Czy Wieluń ma szansę na inwestycję związaną z wykorzystaniem wód geotermalnych? Wszystko wskazuje, że tak, choć nie od razu. Pierwsze kroki w sprawie zostały już jednak poczynione, a mowa tu o specjalnym spotkaniu włodarza miasta z przedstawicielami firmy Geothermal Energy Poland spółka z o.o. Holding obejmujący swoją strukturą sieć międzynarodowych spółek zajmujących się budową elektrowni geotermalnych, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w branży elektrowni geotermalnych. Oczywiście nie zabrakło wprowadzenia do tematu. Polska ma stosunkowo duże zasoby wód termalnych. Oczywiście w przypadku budowy takiej elektrowni geotermalnej kluczowymi parametrami jest temperatura oraz pewne wartości petrofizyczne skał, jak przepuszczalność, porowatość i wydajność wód. Realizacja projektów będzie w 4 krajach. To jest Węgria, Słowacja, Polska, Litwa i w tej chwili jakby planowana jest Ukraina. Polska jako taki kraj przyjaźniony i to przyjacielscy ludzie też w tym kraju. I ma bardzo duży potencjał ten kraj. I nie wykorzystać tego potencjału, kiedy przyroda sama jakby coś tam nam daje. Jako instrument, czyli tu są pieniądze, a tu jest przyroda i jako instrument, aby to połączyć. Jeżeli chodzi o Polskę, to Wieluń akurat jest pierwszym miastem, bo tutaj źle było też to przekazana informacja. Inne miasta w innych krajach, ale akurat jeżeli chodzi o Polskę, to Wieluń jest tutaj pierwszy. Także jest nam niezmiernie miło móc się tutaj z Państwem poznać, spotkać. Przyjechaliśmy z Chin. Nasz instytut i firma ma wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o prace zarówno naukowe, jak i zastosowanie energii geotermalnej. Można powiedzieć, że jesteśmy przodującą firmą na terenie całej Azji. Myśmy badali sprawę pod kątem kosztów, które gmina musiałaby ponieść na przeprowadzenie takiego audytu, przeprowadzenie odwiertów w tej sprawie. I są to na tyle koszty duże, że gminy po prostu nie stać, żeby dokonać takich odwiertów, a ponadto ponieść bardzo duże ryzyko, że te odwierty mogą się okazać niepomyślne. W związku z tym znaleźliśmy tutaj partnera, który na własny koszt przeprowadzi taki audyt. Na własny koszt taki audyt przeprowadzi. No i poniesie to ryzyko z tym związane. Dla gminy żadnych skutków finansowych, takich jak no właśnie jakieś skutki finansowe, to nie rodzi. Skutków prawnych też to nie rodzi, dlatego że każdy w tym kraju może założyć działalność gospodarczą i każdy w tym kraju może działalność gospodarczą prowadzić taką, jaką po prostu uważa za stosowną i byle ta działalność nie była niezgodna z polskim prawem. A budowa elektrowni geotermalnej, podobnie jak budowa biogazowni, jak budowa jakiegokolwiek innego zakładu, nie jest działalnością zakazaną w tym kraju, bo nie jest to produkcja broni, nie jest to produkcja, nie jest to elektrownia jądrowa, która wymaga specjalnych pozwoleń, tylko jest to po prostu normalna działalność gospodarcza. Gmina nie jest zainteresowana tym, żeby przeszkadzać w działalności gospodarczej legalnie działającym podmiotom w Polsce. Na terenie gminy Wieluń jest zlokalizowane kilkanaście otworów, które były wykonane w latach 70-tych, 80-tych. To były otwory o nazwie Wieluń, nazwa Biała, Wierzchlac, Kozielice i dwa otwory wykonane przez Instytut Geologiczny, znaczy z takim rozszerzeniem IGIE, w których były wykonane pomiary temperatur w warunkach odwrotnych. Dopiero podpisane dzisiaj porozumienie pozwoli nam w imieniu gminy zajrzeć do dokumentacji z otworu, przekazać wyniki, które tam są zawarte. W trakcie spotkania musiało też paść pytanie dotyczące konkretnej lokalizacji. Gdzie zatem w Wieluniu dokonywane by były odwierty wód geotermalnych? Ogólny obszar, który jest przedmiotem naszych rozważań, on się kumuluje i gromadzi w okolicach ulicy Fabrycznej, po to, żeby też był bliski dostęp do strefy przemysłowej.
Także tam natomiast nie ma w tej chwili jeszcze lokalizacji dokładnej, bo to wymaga dalszych kolejnych analiz. Efektem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Wieluń a firmą Geothermal Energy Poland dotyczącą podjęcia współpracy w procesie podejmowania działań formalno-prawnych zmierzających do przeprowadzenia audytu uwarunkowań formalno-prawnych oraz technicznych, w szczególności geologicznych, wskazanego przez gminę miejsca potencjalnej lokalizacji przyszłej inwestycji związanej z powstaniem elektrowni geotermalnej w Wieluniu na terenach, na których zlokalizowano złoże wód geotermalnych. Porozumienie podpisano m.in. w obecności przedstawicieli Instytutu Badań i Rozwoju Energii Geotermalnej Chińskiego Uniwersytetu Nauk o Ziemi oraz węgierskiej firmy Triosan Holding zajmującej się realizacją projektów geotermalnych opartych na technologii rozprężacza śrubowego.